Witam dzisiaj na zajęciach, klasę pierwszą. Dzisiaj będziemy robić baranki przytulanki. Tutaj pokazuję Wam właśnie takiego baranka, jakiego będziemy robić. Jest on mięciutki, milutki. Można go gnieść, można przytulać. Nie zniszczy się tak łatwo. Jest on zrobiony z pomponiku. Zobaczcie. Piękny pomponik. Tak więc zachęcam przy okazji, jak macie dużo włóczki, zachęcam też, pokażę tutaj z klasą drugą, takie ptaszki robimy. Jestem już po filmiku, jaki z nimi kręciłam, można sobie obejrzeć też. To jest fajna sprawa, jak ktoś ma ochotę się pobawić, zawsze się może pobawić. Ale wracając do takiego baranka. Jak należy go zrobić? Potrzebna nam będzie na początek tekturka. Coś do odrysowania równego koła. Gdzieś tu miałam. Ale już chyba nie mam. No to ja odrysuję sobie ręcznie. O nie, mam. O, widzicie, wykorzystuję po starej taśmie. Długopis. Odrysowuję sobie dwa takie same koła. I wyciągam. Jako lekturkę zachęcam, żeby wziąć tył od bloku albo kartę techniczną. Ale lepsze od kartki technicznej jest jednak tył od bloku. Mam dwa koła. Na środku wycinam kółeczko mniejsze. Warto sobie wcześniej naszkicować. Odrysowuję mniej więcej takie same kółeczko na drugim. I też wycinam. Zobaczcie, ja nabijam na nożyczki, a potem dopiero pnę. W taki sposób łatwo jest wyciąć środka. Możecie poprosić o pomoc rodziców, ponieważ dla Was może być to trudne. Tak więc w robieniu pomponika jak najbardziej pomoc rodziców będzie widziana. Jak będziemy robili ten temat w szkole, jakbyśmy chodzili teraz normalnie do szkoły, to instrukcja robienia pompona byłaby skierowana do dla rodziców do domu i mielibyście to jako zadanie domowe, zrobić pomponik. Ponieważ dobrze wiem, że dla Was może być to trudne, więc zachęcam rodziców do pomocy. Dwa kółeczka składam ze sobą równo. Widzicie? Są dwa. Muszą być dwa. I teraz przechodzimy do robienia pomponiku. Do tego nam będzie przydatna biała włóczka. I teraz bierzemy, owijamy, 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 jeszcze raz owijamy przez dwa kółeczka. Możemy owijać pojedynczą nitką i zajmie nam to nie wiem ile godzin. Długo. Wy sobie spokojnie zdążycie obejrzeć ulubioną bajkę w telewizji, zanim Wam rodzice to owiną. Dlatego tutaj porada, w sumie bardziej dla rodziców, ponieważ spodziewam się, że oni będą owijać. Teraz muszę odplątać moją włóczkę, która się poplątała. Warto jest sobie wziąć grubszą nitkę, zrobić. Kto ma kota, to kotek się teraz bawi włóczką pewnie i nam przeszkadza. Ja zwierzaków w domu niestety nie mam. Tak więc mi żaden kotek nie łapie włóczki. Kuliczek, chomik, piesek, każdy może. Nawet papuga. Zobaczcie, zrobiłam sobie grubszą nitkę. Obcinam mniej więcej równo z jednej strony, z drugiej strony. I taką grubszą nitką, zostawiając te końcówki na zewnątrz, widać, widać.
zawijam, przewlekając przez środek. Na internecie, jak są różne filmiki, zdjęcia, jak robić pomponiki, to są pokazane kółeczka z wyciętym kawałkiem, żeby można było w taki sposób wygodnie nawijać. Owszem, jest to wygodniejsze nawijanie, ale jak się dochodzi do środka, jak już pomponik jest grubszy, to nam włóczka wypada. Podczas rozcinania później, na późniejszym etapie, też nam wszystko wypada i ułatwiamy sobie tylko pierwszy etap. A kolejne dwa utrudniamy. Lepiej się pomęczyć teraz, poprzewlekać. No i dobrze, dlaczego robimy w ogóle baranki? Baranki są ściśle związane z Wielkanocą, która się zbliża. Wiecie, no to jest najbardziej chyba charakterystyczny, poza jajkami, symbol Wielkanocy. Baranek jako ciało Boże, jako symbol Jezusa Pasterza. Ale o tym wydaje mi się, że więcej to Wam będzie mówiła Pani Iwonka na religii. Jakie poza barankami są jeszcze symbole wielkanocne? Tak, no, kolorowe jajka, kurczaczki, zajączki. W wielu domach jest tradycja taka, że zajączki przynoszą nam jakieś prezenty, bądź my szykujemy coś dla zajączka. U mnie w domu z dziećmi przygotowujemy różne świąteczne dekoracje, w tym też jakieś pojemniczki, koszyczki i dzieci potem czekają, aż króliczek wielkanocny przywiezie im, wypełni te koszyczki słodyczami. I zawsze też jakieś czekoladowe jajeczka, większe, mniejsze, kinderki czy tym podobne chowamy po całym domu. Dzieci muszą ich szukać. No, kto ile znajdzie, tyle jego, ale oczywiście pilnujemy, są one oznaczone, żeby jedno nie wybrało więcej, nie zostawiając drugiemu praktycznie nic, bo wiecie, jak macie rodzeństwo, to zapewne wiecie, co to znaczy rywalizacja między sobą. Moje dzieci uwielbiają rywalizować. Też muszę tego pilnować, żeby było zawsze sprawiedliwie. Słuchajcie, nie wystarczy owinąć kółka dookoła. Owijamy, dopóki jesteśmy w stanie przełożyć cokolwiek przez środek. To cały czas owijamy. Co będzie z tym barankiem jeszcze pod filmem? Będziecie mieli zdjęcia, krok po kroku, jak się robi. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że po obejrzeniu filmu, później jak będziecie robić, może Wam coś wypaść z głowy, niekoniecznie możecie zapamiętać odpowiednią kolejność, czy tam sposób plątania, wiązania. Będziecie potrzebowali wrócić do filmiku, więc żeby nie szukać na filmie, gdzie to było, to będą zdjęcia, być może po tych zdjęciach będzie Wam łatwiej. Skończyła mi się nitka, więc odkładam i dobieram nitkę. Też robię sobie grubszą. Znaczy może na dwa. Na dwie przeciągnięcia ręki. Tak będzie szybciej. Robię sobie grubszą nitkę. Wtedy idzie to w miarę łatwo. Już się zorientowałam na poprzednim filmiku, który kręciłam dla klasy drugiej, że muszę się śpieszyć, bo mój telefon ma limit. Nie mogę nakręcić dłuższego, za długiego filmu. Za co od razu przepraszam uczniów klasy drugiej, jeżeli któryś z Was to ogląda. Słuchajcie, w święta w domu są różne tradycje. I nawet w tym trudnym dla nas czasie, jaki teraz mamy, warto pamiętać o tradycjach, ponieważ to dzięki, to one kształtują w nas naszą narodowość. To one czynią z nas tak naprawdę Polaków, ponieważ w różnych krajach są różne tradycje. My, nasze babcie, prababcie szykowały w ogóle palmy wielkanocne. Dyngus, na pewno jedna z lepszych atrakcji tych świąt, też miał zupełnie inną tradycję. Przewlekam dalej. Dlatego, że w ogóle kobiety na początku były oblewane perfumami, czy też one oblewały mężczyzn perfumami. Trwało to troszkę dłużej niż teraz jeden dzień. Warto sobie porozmawiać z rodzicami o takich właśnie tradycjach, które były kiedyś. A jak wyglądają teraz? Każdy z nas, kto jest chrześcijaninem, na pewno farbuje jajka. U mnie w domu
była tradycja skrobania takich jajeczek, czyli wydrapywania na nich różnych wzorków. W innych domach bawią się wasze mamy, babcie, ojcowie w odbijanie różnych rzeczy. Na przykład można jakieś listki, małe gałązki, sznureczki, gumeczki owinąć wokół jajka, owinąć pończochą taką, co wasze mamy mają na nogach i barwić normalnie w barwnika. Ale to są fajne wzorki. Polecam taką zabawę. Można robić barwniki naturalne, czyli na przykład jak chcemy żółte, to zamiast w takim kupowanym sklepie, to farbować jajko dzięki kurkumie. Taka przyprawa. Tak normalnie gotować jajka z przyprawą kurkuma. Brązowe, cebula, to chyba znamy. Niebieskie, to mamy z czerwonej kapusty. Będzie nam niebieskie. Jak będziemy gotować ze szpinakiem, to wyjdą nam zielone. Więc jest dużo fajnych zabaw. Ja w ogóle zachęcam do tego, żeby chwalić się też zdjęciami z jajek, jak farbujecie, jak robicie coś sam jajka. Ja się zastanawiam, czy nie zrobię Wam takiego małego konkursu rodzinnego na wspólne jajek dekorowanie. To będzie chodziło o normalne, prawdziwe jajka na święta. Bo pomimo, że może w tym roku te święta mogą być troszkę inne, bo nie można nam całymi rodzinami się spotkać. Pewnie nie liczni tylko pójdą do kościoła. Oglądam to, co ogaliśmy. Antoś. Oglądam to, co dobrze. Ponieważ nie wszyscy być może pójdą do kościoła z tymi koszyczkami, ale mimo wszystko naprawdę zadbajcie o to, żeby w waszym domu ta tradycja była, bo od tego bardzo dużo zależy. Też nasze dobre samopoczucie od tego zależy. Ja osobiście uwielbiam święta i zawsze dużą wagę przykładam do świąt. Już ledwo przepycham przez środek, tak więc będę mogła powrócić do tematu. Myślę, że porozmawiamy sobie jeszcze o tych takich zwyczajach i tradycjach. Z Wami nie będę łączyła się na żywo, ponieważ nie wiem, czy to jakoś ogarniemy. Zobaczcie, już w środku nie widać praktycznie dziurki. Mogłabym tam jeszcze trochę przepchać, ale na chwilę obecną już nie czuję takiej potrzeby. Dopchałam do końca tą nitkę, co mam. O, widzicie? Jak jest zapchane, to będzie nasz baranek. Wam kazałabym takie przynieść do szkoły. Zrobione przez, nie wiem, rodziców, babcie, ciocie, kto tam by mógł pomóc. I tyle, jak najbardziej mogą zrobić za Was rodzice. Resztę robicie sami. No, tam mama, może tata trochę mogą trochę pomóc, ale staracie się robić sami, bo w końcu to ma być praca Wasza, a nie Waszych mam. Nożyczki bierzemy na środku, rozcinamy. Musicie mieć dobre nożyczki. Nie każde nożyczki przetną włóczkę. Nie starajcie się od razu rozcinać wszystkiego naraz. Dostajemy się do dekturki. To teraz warto sobie troszkę dekturkę rozchylić. Nożyczki w dekturkę. I rozcinamy. I tak tniemy, dopóki nie wytniemy całego pięknego koła. Patrzcie, bo mi się klej leje. Możecie rozcinać po kilka włosków i wracać, i wracać, i wracać. Wszystko zależy od tego, jakie ostre będziecie mieli nożyczki. Staracie się nie rozrywać na razie tej dekturki, ponieważ ona nam będzie potrzebna. Nie bez powodu musiały być dwie. Za chwilę się dowiecie dlaczego. Zobaczcie, praktycznie już mamy pomponik. Ale jakbyśmy teraz ściągnęli tę dekturkę, to on by się cały rozwalił. Dlatego rozchylamy te dwie dekturki
bierzemy sobie kawałek włóczki w środku. Zobaczcie, wkładam między tekturki i przez środek przewiązuję mocno. Zaciskamy. Jak nie umiecie wiązać supełka, prosicie znowu rodziców. To, co nam zostanie, możemy obciąć na równi ze wszystkim. Mam związane, więc teraz mogę rozrywać tekturkę. Normalnie ją w palcach rozrywam i ściągam. No i zobaczcie, mam już pomponik. Widzicie? To będzie nasz baranek. Ponieważ jest troszkę krzywy, to sobie biorę nożyczki i według własnego oznania bawię się w baraniego fryzjera i równam. Nie musi być idealnie równe, byleby nam żadne jakieś takie ekstra długie kądziorki nie wystawały. Jak mocno go podetniecie, to się zrobi gęstszy, ale też mniejszy i większe ryzyko, że nam wyjdzie krzywo. To już zależy od waszego gustu, mniemania i chęci. Nie będę oceniała tego, czy będzie równo obcięty. Od razu mówię. Mniej więcej jest. Kuleczka, piłeczka, pomponik. Jak kiedyś będziecie chcieli sobie zrobić to czapki, to może taki być. Sprzątam sobie miejsce pracy. Etap drugi. Jak widzicie, no baranek ma troszkę więcej rzeczy przy sobie, tak? To więc do etapu drugiego, co nam będzie potrzebne? Znowu będzie nam potrzebne troszkę włóczki. Tym razem możemy ją ponawijać sobie troszkę na palce. Oj, może trochę szerzej powinno być. Dobra, na rękę sobie nawinę. Myślę, że wystarczy. Wiążę na środku. Mamy taką kokardkę i rozcinam boczki. Widzicie, bo tu mam połączone ze sobą. Wystarczy wsadzić w to nożyczki i rozciąć. Wychodzi nam taki mały futrzaczek. To będzie nagłówka. No i potrzebna nagłówka. Do główki przyda się biały filc. Sztywny. Jak macie miękki, może być, ale lepszy jest sztywny. Rysuję sobie główkę. Jajeczka. To będą uszy. I mniejsze jajeczko na ogonek. I oczywiście wycinam. Teraz patrzę, bo zapomniałam sobie naszykować tutaj czarnego pisaka. Zaraz coś wymyślę. No, do filcu też musimy mieć dobre nożyczki, tak więc warto mieć ostre nożyczki w domu. Nie każde nożyczki ładnie przedną filc. Dobrze by było, abyście wycinali sami. Ja wiem, że jak wytną wam rodzice, to będzie równiejsze,
ale wy musicie ćwiczyć swoje rączki do wycinania. Dobrze, mam wycięte. Mam czarny długopis. Maluję sobie nosek i guźkę. Można to zrobić pisakiem. Można to zrobić farbką. A można to zrobić tak jak ja, po prostu długopisem. Tylko weźcie pod uwagę, że nie maluje się łatwo po filcu. Trzeba to poprawić kilka razy, żeby wyglądało. I teraz przydadzą nam się oczka. Jeżeli nie macie oczek, to je po prostu malujecie. Jeżeli macie, to wykorzystujecie takie, które macie. I przyda nam się magiczna rzecz, jak kosmetyczka mamy. Cienie do oczu albo do policzek od mamy. Szukam patyczka. Nie mam, zgubiłam patyczek. Mam patyczek. Zabieracie? Oczywiście za pozwolenie mamy i cienie. Wybieracie najładniejszy różowy, jaki ma, albo najbardziej zbliżony do różowego. Ja niestety różowego ładnego nie posiadam, bo nie używam. Mam bardziej takie brązy. Nie szkodzi. Wybieram sobie ten kolor. Patyczkiem do malowania oczu. Nabieram kolor. Widzicie? I maluję policzki. I podobnie uszy w środku. Są. I jeszcze przydadzą się kopytka. Do kopytek przyda nam się czarny filc. Też sztywny jest mile widziany. Ja już mam akurat taki bardziej miękki. Wycinamy sobie kształt kopytek, czyli takie najzwyklejsze półkola. Cztery. Można sobie jak najbardziej naszkicować. W sumie to robimy owieczkę, bo nie ma rogów. Widzicie? Takie sobie wycięłam cztery kształty. I w każdym z nich na środku nacinam mały trójkącik. I mam kopytko. Cztery kopytka szykujemy, bo owieczki mają cztery kopytka. I przychodzi czas na klejenie. Można pokleić to klejem zwykłym takim. Magic, Vicol, klej polimerowy i tym podobne. Gdzie smarujemy klejem i wtedy trzymamy. Uszka będziemy sklejać w taki sposób, więc warto wtedy sobie spiąć spinaczem i pokleić wszystkie inne elementy, na koniec wrócić do uszek. Ponieważ taki klej ma, to się, że on trochę schnie i zanim on złapie, to potrzebuje kilka minutek. Więc można, tak jak powiedziałam, posmarować klejem, uszczypnąć spinaczem, odłożyć uszka, przykleić oczy, buźkę, kopytka, ogonek i wrócić do uszu. Ja, żeby było szybciej, no bo nie mam tak czasu czekać, aż to wszystko wyschnie. I też dlatego, że po prostu lubię, używam kleju na gorąco.
Klej na gorąco, jeżeli macie w domu, rodzice Wam pozwalają, to tylko pod okiem rodziców, albo najlepiej, żeby tylko robili rodzice. I przyklejamy sobie najpierw. Ja przykleję oczka. Wyciskam klej. I nakładam oczy. Uszy, tak jak mówiłam. Muszę trochę przykleić. Mi się zapowietrzyło. I ściskam, żeby wyszło ucho. Też muszę tutaj chwilkę przytrzymać. Więc od razu sobie smaruję drugie. Widzicie? Przytrzymuję. Przyklejam. Wybrałam sobie jakąś tam fajną stronę. Główkę przyklejam do owieczki. Do pomponu. Po prostu przyklejam. Uszy przyklejamy. Tak. A, przyklejamy się do palca. Uszy przyklejamy tak troszkę na dół. Kładamy lekko tą włóczkę i przyklejamy na dół. Widzicie? Smaruję czubek klejem. Jak będziecie to robili zwykłym magikiem, to musicie tę chwilę potrzymać. Po prostu trzymacie, rozmawiacie sobie z mamą, z tatą. Przynajmniej z minutkę trzeba potrzymać, zanim będziecie mogli puścić. To jest minus właśnie normalnego kleju. Główkę, raczej tutaj, o, na górę. Wyciskam klej. I przykładam. Mamy dzięki temu takie owłosienie. Widzicie? Taka czuprynka. Można sobie to teraz delikatnie uformować nożyczkami. Jak gdzieś macie za długie, zbyt krzywe. Odwracam do góry nogami. O, najładniejsza strona, nie wyszła teraz od spodu, widzę. W czterech miejscach wyciskam klej i dokładam kopytka. Oczywiście, jeżeli to będzie zwykłym magikiem, kładziecie, idziecie się napić, zjeść ciasteczko, potem wracacie i kopytka się trzymają. Widzicie? Od tyłu robię małą dziurkę, także głęboko wkładam klej i ciskam ogonek. I potem to przyklepuję i mam taki mały ogonek. I można, nie trzeba, ja chcę. Więc robię jeszcze moją barankowi kokardkę. Mam małą niebieską wstążeczkę. Nie wiem, czy ją uda mi się ruszyć, to jeszcze nie była otwierana. Jest. Robię małą niebieską kokardkę dla ozdoby. Można jakiegoś kwiatuszka przyczepić. Nad jednym łóżkiem śmiało można sobie przyczepić kokardkę. Baranek gotowy. Więc zachęcam. Widzicie, mam już dwa baranki. Ładne przytulanki. Z takich pomponików można wiele zwierzątek zrobić. Tutaj już to mogę pokazać, co kiedyś, już dawno. Z dziećmi robiła moimi kotki. Jesienią można sobie zrobić jeżyki. Jak widzicie, zasada jest ta sama. Robimy pomponik, oczka, noski, uszki, uszka, przepraszam. Zachęcam do takiej pracy z pomponami. Jest to przyjemne. Zostają Wam puszaki. No, te kotki z moimi dziećmi dość długo spały, tak więc są one dość wytrzymałe. Miłej zabawy życzę. Dziękuję bardzo.